serdecznie na 34. Bialskich Zaduszkach Jazzowych. Zaduszki bialskie rozpoczęła organizować w Białej Podlaskiej nieżyjąca już animatorka kultury Ada Radzikowska na początku lat 80. Odbyło się kilka edycji, później była przerwa, no i w 1987 roku pojawił się ja w Białej Podlaskiej i te zaduszki jazzowe reaktywowałem, które są organizowane do dziś, też współorganizowane później przez Jacko-Podlaskie Stowarzyszenie Jazzowe, które istnieje już blisko 25 lat. Dzisiejsze zaduszki jazzowe poświęcimy wybitnemu, niestety nieżyjącemu już od półtora miesiąca, wybitnemu skrzypkowi Maciejowi Strzelczykowi, który gościł wielokrotnie tutaj w naszej Białej Podlaskiej, z którym też koncertowaliśmy razem, którego skrzypce można usłyszeć na naszych dwóch płytach bialskiego Jazz Trio. Zaprosiliśmy znakomitego skrzypka, wirtuoza, skrzypiec Zakopiańczyka, z którym też miałem przyjemność wiele lat temu współtworzyć zespół East World Jazz Quartet. Dzisiaj Dawid jest znany jako Filar Atom String Quartet. Jeden z najlepszych, uważany kwartet za jeden z najlepszych na świecie. Jest on absolwentem Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Konstantego Kulki, skrzypce klasyczne, ale też i kończył Wydział Jazzowy Akademii Muzycznej w Katowicach u doktora Henryka Gębalskiego. Muzyk wszechstron, grający jazz i muzykę klasyczną, też udziela się w Teatrze Roma od wielu lat. Dawid Lubowicz. A dołączy do niego bialskie Jazz Trio w składzie Bogusław Kutnik na instrumentach klawiszowych, na perkusji Radosław Żyła i ja na kontrabasie Jarosław Michałek. Zaduszki mogą się odbyć dzięki wsparciu firm bialskich, a także tutaj pomocy prorektora filii bialskiego AWF-u, pana profesora Jerzego Sadowskiego, za co bardzo dziękuję. A firmami, które nas wsparły, są firma Etmus, Mixgood, Wola Pasze, Orion, Open Press, Centrum Druku i Reklamy, Pizzeria Roma. Dziękuję bardzo.